strojach z białymi wypustkami, Rosjanie w białych strojach. Drużynę polską prowadzi kapitan Wojciech Kowalczyk, drużynę rosyjską kapitan Wiktor Onopko. I rozpoczęła się gra. Ciekawi jesteśmy postawy naszego zespołu, który w tym roku nie wygrał jeszcze meczu. Trzy porażki z Japonią, Chorwacją i Słowenią oraz remis z Białorusią. Kolejny rzut wolny dla drużyny rosyjskiej, tym razem w bliższej odległości od bramki Macieja Szczęsnego. Valery Karpi specjalizuje się w rzutach wolnych, to jest piłkarz grający w lidze hiszpańskiej w Realu San Sebastian. Słupek uratował polską drużynę od utraty gola. Niewiele brakowało, a padłaby bramka. Trener Piechniczek z niezadowoleniem kręci głową. Jeszcze raz ta sytuacja. Zagranie do wychodzącego na... Przewaga po stronie drużyny rosyjskiej. Ona stworzyła więcej sytuacji podbramkowych. Częściej jest w posiadaniu piłki. Janowski, Radimow, dobre podanie do Kaczewski, zatem w idealnej sytuacji brawa dla Szczęsnego, który wybiegł z bramki, zmniejszył kąt, utrudnił strzał zawodnikowi rosyjskiemu i Andrzej Kanczelski, na co dzień występujący w lidze angielskiej w Evertonie, przegrał pojedynek sam na sam z naszym bramkarzem. Jeszcze raz ta sytuacja. Rzut rożny. Kanczelski strzelił w występach w drużynie Związku Radzieckiego i Rosji 18 bramek. Tym razem nie pokonał piłkarza warszawskiej Legii Macieja Szczęsnego. Ale teraz niebezpieczna sytuacja. Do główki swobodnie wyskoczył Juri Kowtun, wykorzystując swój wysoki wzrost. Starał się zagrozić naszej bramce. Strzelił minimalnie niecelnie. Ta ostatnia minuta najlepiej świadczy o przewadze drużyny rosyjskiej, która gra z dużą swobodą, przewyższa pod względem szybkości naszą drużynę. Często stwarza przewagę liczebną. I znowu wyskok do góry zawodnika, który już próbował tego rodzaju strzału, Jurija Kowtuna. Strzał głową celny, nikt mu nie przeszkadzał. Gdzie byli nasi obrońcy? Ewidentny błąd, zupełnie niepilnowany. Juri Kowtun, który dotychczas w występach w drużynie narodowej zdobył jedną bramkę. Strzela tym razem bramkę w meczu z Polską. Jeszcze raz ta sytuacja. Wysokie dośrodkowanie, najwyżej wyskakuje Kowtun, który przeskoczył naszych obrońców, miał dużą swobodę strzału, jest 1-0 dla drużyny rosyjskiej. Tetradze jest Gruzinem z pochodzenia, był na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych i znowu mamy szczęście, tak jak w pierwszych minutach tego spotkania słupek uchronił naszą drużynę od utraty bramki. Jeszcze raz ta sytuacja, prostopadłe zagranie do tego zawodnika. Mija on w pełnym biegu naszych obrońców, strzela bardzo precyzyjnie tuż przy słupku i jest 2-0. Zobaczymy, czy historia się powtórzy. Jak na razie nasza drużyna pokazała się ze słabej strony. Zwłaszcza bardzo słabo grała w pierwszej połowie meczu. W drugiej było więcej walki, więcej ambicji, więcej prób zagrożenia bramce przeciwnika. Drużyna rosyjska należy do grona silniejszych zespołów finałów Mistrzostw Europy w Anglii. Pokazała, że jest drużyną wybieganą, szybką, zwrotną, dynamiczną, dobrze wyszkoloną techniczną. Miała zdecydowaną przewagę w pierwszej części, także przeważała w drugiej połowie. Ostatecznie pewnie wygrała 2-0. Tak więc kolejna próba nieudana dla biało-czerwonych. W swoim debiucie Antoni Piechniczek nie zdobywa Moskwy, przegrywając z drużyną Rosji 0-0.